Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, w środę 7 września 2022 roku, władze Albanii zadecydowały o wydaleniu z kraju wszystkich dyplomatów i pracowników ambasady Islamskiej Republiki Iranu. Pracownicy ambasady Iranu w Tiranie otrzymali 24 godziny na opuszczenie tego kraju, a o całej sprawie poinformował. Premier Albanii Edi Rama. To ma być odpowiedź na domniemany atak hakerski, jakiego miał się dopuścić Iran 15 lipca bieżącego. Roku. Chodziło o włamanie się do systemów, systemów państwowych, do rejestrów państwowych, rządowej komunikacji intranetowej i groźba, pojawiła się groźba wywołania chaosu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. No, tak to przedstawił w każdym razie Eddie, Eddie Rama. Warto zauważyć, że tej decyzji. Władz w Tiranie bardzo mocno kibicują władze Stanów Zjednoczonych. Tutaj można przeczytać na stronie internetowej Białego Domu, cytuję, przyłączamy się do, ap do apelu premiera Ramy, aby Iran został pociągnięty do odpowiedzialności za ten bezprecedensowy incydent cybernetyczny. Koniec, koniec cytatu. To napięcie między Tiraną a Teheranem nie jest niczym nowym i myślę, że warto się zastanowić, dlaczego w ogóle występuje. Oczywiście ten moment również jest bardzo istotny, to czas, kiedy trwają, całe, trwają rozmowy w sprawie przywrócenia porozumienia nuklearnego z Iranem, to czas, kiedy politycy w Izraelu bardzo mocno naciskają na zerwanie tych, tych rozmów. Wiemy doskonale, że Izrael przygotowuje się do wojny z Iranem. Wiemy z deklaracji jerozolimskiej, podpisanej w lipcu tego roku między, między prezydentem Stanów Zjednoczonych i premierem Izraela, że sta, Stany Zjednoczone będą stały bardzo mocno po stronie Izraela, także w, w przypadku ewentualnej konfrontacji militarnej, Zatem jest to szalenie istotna, istotna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o te napięcia między Albanią a Iranem, jeśli sięgniemy pamięcią nieco, nieco wstecz i przypomnimy sobie słowa, które wygłosił Ayatollah Ali Khamenei. Faktyczny przywódca Islamskiej Republiki Iranu, wypowiedź ze stycznia 2020 roku, która miała miejsce zaraz po zabiciu generała Kasema Sulejmaniego, to powiedział wówczas Hamenei takie znaczące słowa, to będzie cytat. Jest taki mały, ale diabelski europejski kraj, w którym Amerykanie wraz ze zdrajcami Iranu spiskują przeciwko Islamskiej Republice. Te słowa oczywiście dotyczyły Albanii i no, niewątpliwie ten, ta, ta cała sytuacja mm, każe postawić pytanie, co wspólnego ma taki mały kraj jak Albania z tym wielkim konfliktem na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim jest to związane z organizacją bojowników ludowych Iranu, zwanych także w skrócie ludowymi mujahedinami. Mujahedini swego czasu odegrali dużą rolę w obaleniu szacha w 1979 roku. Potem jednak znaleźli się w opozycji wobec rządów Khomeiniego. Zostali oni wyparci z terenu Iranu w latach, w latach 80. i przenieśli się do Iraku. Z, z Iraku prowadzili walkę z rządami islamskimi w Teheranie. Natomiast po, po obaleniu Saddama Husseina członkowie organizacji coraz częściej padali ofiarami ataków rakietowych prowadzonych. Przez, przez Iran, no i kierownictwo ludowych mujahedinów poprosiło wspierających Amerykanów o pomoc w znalezieniu takiej bezpiecznej przystani, bezpiecznego miejsca do życia. I wtedy wybór padł. Na Albanię, która już jako członek NATO jest jednym z, no, można powiedzieć, takich najwierniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, a na pewno bardzo jednym z najwierniejszych na Bałkanach. Tirana zgodziła się przyjąć 3000 mujahedinów. W tym celu władze Albanii i władze Stanów Zjednoczonych podpisały w 2013 roku specjalne porozumienie. Oczywiście, to przyjęcie ludowych mujahedinów przez Albanię było i jest cały czas obarczone sporym ryzykiem. Niemniej jednak samo członkostwo w NATO od 1 kwietnia 2009 roku tego państwa no, daje jakieś poczucie, przynajmniej elitom tego państwa, bezpieczeństwa i możliwości liczenia na ewentualną pomoc Stanów Zjednoczonych i ich, i ich sojuszników. No ale faktem jest, że to przyjęcie mujahedinów już w poprzednich latach prowadziło do bardzo licznych napięć między Albanią a Iranem, do tego stopnia, że w październiku 2019 roku albańskie służby specjalne miały wykryć na swoim terytorium sterowaną przez Iran grupę terrorystyczną. I tutaj no, celem tej grupy miało być organizowanie ataków na mujahedinów, właśnie w Albanii. No, faktem jest, że Albania, czy w ogóle Bałkany. Nie tylko Albania, ale w ogóle Bałkany są bardzo istotnym, no można powiedzieć takim obszarem w długofalowej strategii Iranu, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. I w razie no, jakiejś większej wojny na Bliskim Wschodzie, niewątpliwie Bałkany właśnie mogą stać się potencjalnie przynajmniej taką bramą dla. dla Islamskiego fundamentalizmu i terroryzmu. To oczywiście należy zawsze, zawsze zakładać. Niemniej jednak, w tej układance, w tej konfiguracji geopolitycznej. Wydaje się, że chodzi nie tylko o cyberataki, ale o szukanie pretekstu do uderzenia na Iran. Ja tylko przypomnę, że w roku 2020, w listopadzie 2020 roku, Donald Trump, jeszcze jako prezydent Stanów Zjednoczonych, miał zwołać swoich doradców i pytać o możliwość ataku na, na Iran. No. Oczywiście tutaj pretekstem miało być zwiększenie um, intensywności prac nad bronią masowego rażenia, nad bronią jądrową przez Teheran. Natomiast um, po tym spotkaniu w gabinecie owalnym. Wynikało, że tak naprawdę wojskowi amerykańscy odradzają tego typu, tego typu interwencje. Uważali, że Stany Zjednoczone, Stanów Zjednoczonych nie stać na tak i, i daleko idące zaangażowanie, zaangażowanie wojskowe w tym zakresie. Natomiast widzimy, że po tym pierwszym roku prezydentury Joe Bidena, akcenty w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, akcenty jeśli chodzi o priorytety, zaczynają się zmieniać, i tak jak. Komentowałem to już w podcaście geopolitycznym po podpisaniu deklaracji jerozolimskiej. Widać, że Joe Biden jest coraz bardziej skłonny do wsparcia, jak i rozwiązania siłowego z Iranem i niewątpliwie te napięcia między Albanią a Iranem to także bardzo ważny papierek lakmusowy w, w tym zakresie. Dziękuję Państwu za uwagę.